5 marca wspominamy błogosławionego Jeremiasza z Wołoszczyzny, zakonnika. Urodził się 29 czerwca 1556 roku w Rumunii. Gdy zapytał, gdzie może osiągnąć zbawienie, pobożna matka powiedziała mu, by udał się do Włoch, bo tam mieszkają dobrzy chrześcijanie, a wszyscy mnisi są święci. Udał się na pielgrzymkę do Włoch, znając jedynie gwarę z rodzinnej wsi. W drodze na utrzymanie zarabiał, podejmując różne prace. W Bari, już na terenie Włoch, służył u znanego lekarza. Tam boleśnie doświadczył tego, że nie wszyscy chrześcijanie są dobrzy. Jak wspomniał, tylko dzięki łasce Bożej nie wrócił do domu, ale w Wielkim Poście 1578 roku dotarł do klasztoru ojców kapucynów w Neapolu. Krótko przebywał w kilku klasztorach, skierowano go do Puzzuoli w pobliżu Neapolu. Tam posługiwał chorym, także współbraciom, aż do spotkania z siostrą śmiercią 5 marca 1625 roku, gdy miał 69 lat. Cechowała go niezwykła miłość do chorych. Pielęgnował ich w dzień i w nocy, wykonywał przy nich najtrudniejsze posługi, zawsze z radością, pokorą i cierpliwością. Zawsze był gotowy do pomocy, by ich rozweselić, przynosił różne podarunki. Żebrał dla swoich chorych i nie odmawiano mu, gdy prosił. Mawiał: skąpstwo powoduje głód, biednym zawsze trzeba dawać to, co się im podoba, a nie to, czego my już nie chcemy. Trzeba im dawać to, co najlepsze. Radził: odmawiajcie, Ojcze nasz, gdyż jest to najpiękniejsza modlitwa, jaką może odmawiać chrześcijanin. Sam Bóg nauczył jej apostołów: kochajmy wielkiego Boga, który zasługuje, aby być kochanym. Nie obrażajmy Go, gdyż jest tak bardzo dobry i hojny i uczynił tyle dobra dla nas. Miłosierdzie naprawia wszystko. Dbał nie tylko o potrzeby doczesne, choć niewykształcony, umiał dostrzegać potrzeby duchowe i pocieszać. O tę pociechę duchową prosili nie tylko ludzie prości, ale także możni tego świata. Kiedyś poproszono go, by odwiedził chorego w domu, gdyż uważano, że ma dar uzdrawiania. Poszedł jak zawsze. Przeziębił się, zachorował, a wówczas zapalenie płuc było chorobą śmiertelną. Tak go scharakteryzował papież Jan XXIII. Tajemnicą jego wzniosłej doskonałości była prostota w myśleniu, osądzaniu i działaniu. Zawsze bowiem uświadamiał sobie, że stoi przed Panem, ustawicznie pokładając w Nim nadzieję oraz będąc zawsze gotowy do spełniania Bożych natchnień i posłusznego spełniania Bożych wskazań. Oto zachęta dla nas. W czasie beatyfikacji 30 października 1983 roku w Rzymie Święty Jan Paweł II powiedział o tym niepiśmiennym kapucynie, że powiązał na nowo wschód z zachodem, przerzucając symboliczny most między narodami i między kościołami chrześcijańskimi. Podkreślał też, że źródłem jego życia wewnętrznego była modlitwa, a podczas swojego życia wielkodusznie poświęcał się dla ubogich, dając się i tracąc, wykorzystywaniu wszelkich środków, aby im ulżyć w biedzie. Wskazał Rumunom, że Jeremiasz, pierwszy błogosławiony z ich ojczyzny, przyczynia się do promowania pokoju między narodami i jedności chrześcijan, wskazując swoim przykładem główną drogę, czynną miłość do braci. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Jeremiasz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.